przywrócicie do siebie. Taka jest dzisiejsza wróżba. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy się rozstali, mają kryzys, złe dni, ciszę w związku, zerwanie relacji i czekają być może na jakiś gest osoby ukochanej, na powrót, na jeszcze jedną szansę. Dzisiaj mam dwie grupy, wybierzcie jedną z tych grup i przyjrzyjmy się, czy do siebie wrócicie, czy będzie jeszcze nowa szansa. W międzyczasie witam oczywiście wszystkich serdecznie na moim kanale Orakel Miłości Uloeli i zapraszam wszystkich widzów do subskrybowania mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich najnowszych filmikach z różnymi tematami, wróżby kolektywne na różne tematy, horoskopy, porady, rytuały. Kochani, również proszę o komentarze i lajki, by kanał żył, bym wiedziała, że jesteś obecny, obecna na moim kanale, że zostawisz ślad. Jeden smajlik, jedno słowo, jedno zdanie wystarczy. Cieszę się z każdego widza, który coś mi napisze, pozdrowi, podziękuje lub napisze swoją historię. Inspiruje mnie to do następnych wróżb. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich Państwa potrzebujących poprzez kontakt e-mailowy ze mną. Mój e-mail znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jaki typ wróżby potrzebujecie, a ja odpiszę Wam i podam Wam warunki moich wróżb. Wróżby odbywają się przez WhatsApp lub Messengera i są robione na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i Waszych konkretnych pytań do kart. Także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Kochani Państwo, czy wrócicie do siebie? Zobaczmy, co odpowiedzą karty Lenormanda. Mam nadzieję, że wybrałeś już swoją grupę. Proszę, nie zmieniaj tej grupy, tylko zostań przy pierwszej opcji, gdzie przyciągnęło cię oko intuicyjnie. Grupa numer jeden. Odpowiedź. Jest to kombinacja dwóch kart. Tak, wrócicie do siebie, ponieważ jest akcja, jest wiadomość, jest wyleczenie Waszych ciężkich spraw, jest szybkie tempo, jest jedynka, nowa szansa, nowy początek. Jest tu jeździec, który pędzi z wiadomością. Pędzi, by przekazać Wam coś, co jest ważne. Widzimy, jak szybkie tempo jest tego jeźdźca i konia. To jest bardzo szybka karta w Lenormandzie, więc ten powrót, który będzie, jest nawet w tempie szybkim. Wrócicie do siebie, ponieważ jest miłość. Uczucie miłości, które pomimo Waszych problemów, kryzysów, zerwania, poczucie miłości, które zostało, które jest, które istnieje. Miłość jest to uczucie, które Was łączy. I dlatego, że siebie kochacie, że chcecie być razem, jak te łabędzie zakochane, że chcecie być w dualności, że opływają Was emocje, dlatego chcecie do siebie wrócić. Odpowiedź jest tak, wrócicie do siebie. Również karta miłości z numerem 24 mówi o dwoistości i stabilności. Czyli chcecie oboje tej miłości, długiego, stabilnego związku i chcecie dać sobie jeszcze szansę, więc będzie tutaj próba kontaktu,
próba wyleczenia wszystkiego, próba właśnie spotkań, może rozmów i wyznań miłości. Także gratuluję grupie pierwszej i wszystkim, którzy tego pragną. Teraz zapraszam grupę drugą. Czy do siebie wrócicie? Grupa druga to kombinacja tych oto kart. Jest zastanawianie się, niepewność, nieumiejętność wyboru, nieumiejętność podjęcia decyzji, wahanie się, być może rozczarowanie, być może dwie różne opcje, być może nie wiecie jeszcze, czy do siebie wrócić, ponieważ macie dwie alternatywne opcje, dwie osoby, dwóch partnerów, trójkąt, być może miłosny, być może wahacie się pomiędzy decyzją wrócić lub odejść na zawsze. Tutaj jest mężczyzna, który zastanawia się, waha. Czyli ten mężczyzna nie może się zdecydować. Czyli wasza osoba ukochana, o którą pytacie, nie może zdecydować się konkretnie na powrót. Tutaj widzimy wahanie. Nieumiejętność konkretnej decyzji o powrocie. Smutek, zamyślenie, zastanawianie się, którą z tych opcji wybrać. Tak jak już wspomniałam, może być to wybór pomiędzy opcją wrócić, dać jeszcze tej relacji szansę lub odejść na zawsze, zamknąć ten rozdział. Jednakże może być również inny wybór pomiędzy dwoma kobietami, pomiędzy dwoma partnerkami, którą z nich wybrać, od której odejść, do której wrócić, która jest dla niego ważniejsza. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ widzimy bardzo duże wahanie, bardzo dużą rozbieżność. I na tę chwilę, na ten moment nie ma klarownej decyzji. Czyli osoba ukochana zastanawia się i jej decyzja nie jest absolutnie w tym momencie klarowna. Także potrzebuje jeszcze ta osoba czasu. Być może wydarzyło się coś złego, coś, co go zraniło, coś, co doprowadziło właśnie do rozpadu tej relacji, na przykład zdrada, kłamstwa. I ta osoba być może jest zraniona, być może potrzebuje jeszcze czasu na wyjaśnienie tych emocjonalnych spraw, które tę osobę dotknęły. Czyli dajcie tej osobie jeszcze czas, by wybór, którego dokona, był stabilny, pewny, zdecydowany. Widzimy dwie zupełnie inne grupy i dwie zupełnie inne odpowiedzi. Napiszcie, czy rezonuje. Dziękuję wszystkim serdecznie i zapraszam oczywiście na mój kanał codziennie. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.